No, a Bóg jest miłością, tak, głosi się Ewangelię. Że jest to prawo nie tylko chronione na szczeblu federalnym, ale również Stany nie mogą ograniczać dostępu do broni, czy jakoś go regulować, czy zakazywać w tym wypadku. W sprawie McDonald's versus City of Chicago orzekł, że nie może City of Chicago orzec, że centrum miasta jest wolne od broni. Dlaczego? Bo to ogranicza to drugą poprawkę do konstytucji, która jest chroniona jako prawo federalne, bo to jest konstytucja federalna, via 14 poprawka do konstytucji, która zabrania ograniczać wolności obywatelowi, prawda, również przez stany, nie tylko rząd federalny, ale rządy stanowe nie mogą tych praw ograniczać. I co jest śmieszne, że w decyzji z 2008 roku, czyli Heller, City of Washington DC versus Heller, w tej decyzji sąd odwoływał się i przytaczał nie tylko prawo z 1791 czy 1789, bo wtedy konstytucję przyjęto, ale odwoływał się do chwalebnej rewolucji w Anglii z 1689, William and Mary of Orange. Pamięta pan redaktor, takie rzeczy były tam, takie rewolucje po Cromwellu, i wtedy przyjęto kartę praw. I tam wymieniono kartę praw chroniącą szlachciców, prawda, angielskich przed zakusami króla i wprowadzono parlamentarne rządy w Anglii. To nawet do tego sąd w swym orzeczeniu odwoływał się, bo jest w Ameryce prawo precedensowe, czy prawo anglosaskie, mówiąc, że to jest takie dziedzictwo, które musimy chronić. Ja przypuszczam, że ci sędziowie swoje kieszenie i portfele chronili, ponieważ pewnie tam na etapie którymś życia mieli coś wspólnego z National Rifle Association, tak jak wszyscy de facto, czy najważniejsi politycy Partii Republikańskiej. Sam Marco Rubio, senator z Florydy, otrzymał 3 300 000 od National Rifle Association w ciągu swojej kariery. Ile wydali z tej organizacji na wybory właśnie, żeby wybrać prezydenckiego, republikańskiego prezydenta, ta organizacja? 30 milionów dolarów. I widzimy, że niestety, ale polityka dzisiaj jest niemoralna, jest zakładnikiem dużych pieniędzy, nawet kiedy giną dzieci, tak jak 13 osób zginęło, tych przedszkolaków w 2012 roku w Columbine, 19. rocznicę teraz będziemy mieli, zginęło 14, prawda, młodych ludzi, to jest w Colorado, jak była strzelanina, i widzimy, że polityka jest zakładnikiem pieniędzy, bo nawet widzimy, ile Rosjanie pieniędzy władowali w europejskich polityków, czy też w amerykańskich, po to, żeby lobbowali na rzecz interesów rosyjskich, chociażby Dana Rohrabacher, który jest republikańskim kongresmenem i jeździł do Moskwy, przypuszczam, nie tylko opowiadał o Putinie, że jest dobry, ponieważ tak Putina lubi, tylko po prostu jakieś pieniążki stamtąd przywoził. I niestety możemy mnożyć tutaj inne przykłady, gdzie politycy robią to, co kto mu płaci. Obecnie Turcja płaci różnym politykom europejskim, żeby cicho siedzieli w sprawie Afrin i rozstrzeliwaniu Kurdów. My wracamy jednak do Stanów Zjednoczonych i do tego, że 70% uczestników sondażu przeprowadzonego przez SSRS dla CNN uważa, że w USA należy zaostrzyć przepisy regulujące dostęp do broni. No, państwo demokratyczne. Z jednej strony poprawka do konstytucji sprzed ponad 200 lat i powoływanie się na nią przez Sąd Najwyższy, ale z drugiej strony byliśmy świadkami tego, że obywatele USA, gdy się skrzykną, to potrafią zmienić prawo i to są skuteczni w tym. Słyszymy w telewizjach, w przekazach zza oceanu, że to są brudne pieniądze, że to jest krew na rękach właścicieli koncernów produkujących broń. Giną dzieci, giną bardzo małe dzieci, te w przedszkolach, jak pan mówi. Co się jeszcze musi wydarzyć, żeby Ameryka się trochę otrząsnęła? Czy się nic nie wydarzy? Czy możemy sobie gdybać, a nic się nie zmieni? Nic się nie wydarzy, bo przecież ta organizacja kupuje, tak jak mafia kiedyś, czy w Chicago Al Capone, polityków. Musiałaby naprawdę przyjść nowa grupa ludzi, chociażby ta Emma Gonzalez, ta uczennica, która prowadzi ten jak gdyby bunt i ten marsz na Waszyngton ma poprowadzić, czy jakąś demonstrację, prawda, młodzieży. To pokolenie musi zmienić podejście tych starych, prawda, dziadków w garniturach, którzy wygłaszali kilka dni temu w czasie spotkania swojego kongresu demoniczna postać, który zbojkotuje de facto inicjatywę, żeby ograniczyć dostęp do broni, zwiększyć sprawdzanie ludzi, którzy kupują broń.
broń, prawda? W 2013 roku w kwietniu było głosowanie w Senacie po strzelaninie w Connecticut. I co się stało? W ogóle sprawy nie zostały przegłosowane, ponieważ taki był nacisk tego wielkiego lobby. Poza tym oni w tej chwili mówią z National Rifle Association, ok, zróbmy ten background check, czyli to sprawdzanie ludzi, którzy kupują tę broń, ale po prostu to jest wykręt. Oni się śmieją, bo już istnieje takie sprawdzanie ludzi, kiedy pan kupuje broń na podstawie ustawy Brady'ego, Jamesa Brady'ego z 1963. On był sekretarzem prezydenta Reagana, który został postrzelony, prawda, w głowę i kampanię przeciwko broni prowadził, ale wiemy, że przecież ten system nie działa tak naprawdę. I on nie działa, ponieważ Dylan Roof z 2015 roku, który rozstrzelał czarnoskórych w Charleston w Karolinie, on kupił broń, bo ten system nie działał. I po trzech dniach, kiedy FBI nie odpowiedziała sklepikarzowi, czy może sprzedać temu jegomościowi broń, on sprzedał tę broń i gość poszedł i rozstrzelał ludzi. I zresztą teraz ta propozycja National Rifle Association jest taka, że ona tak naprawdę ma powodować, że niby większy nacisk na agencje rządowe mamy mieć w Ameryce teraz, żeby sprawdzali lepiej ludzi, a nie żeby automatycznie było to takie system, gdzie nie będzie sita, znaczy żadnych dziur, prawda, i żeby to wszystko dobrze działało. To są pewnego rodzaju tutaj wykręty. Nic się nie wydarzy, bo jest wielkie lobby, chyba że jakaś zmiana pokoleniowa. Popatrzmy, że wszystkie zmiany, które były, czy ustawy federalne przyjęte w 1934, pierwsza, National Firearms Act, co się stało? To było po nocy świętego Walentego w 29 roku, wojnie gangów, prohibicji i tak dalej, ale tak naprawdę ta ustawa została później przez Sąd Najwyższy w sprawie Haynes podziurawiona i stała się dziurawa jak sito. Ona miała regulować handel między Stanami, przesyłanie broni, licencjonować sprzedawców i tak dalej. W 1968 roku mieliśmy fajną ustawę Gun Control Act, ale ona znowu została podziurawiona w 1986 roku, gdzie uznano rzekomo, że ta ustawa bardzo niesprawiedliwie traktowała legalnych posiadaczy broni, bo FBI czy tam ATF się uwzięła na nich i też ją podziurawiono i nic z tego nie wyszło. A ta ustawa i tak została przyjęta tylko dlatego, że w 1968 roku i wcześniej zabito prezydenta Kennedy'ego, Roberta Kennedy'ego, Martina Luthera Kinga, prawda, i jeszcze jednego czarnoskórego jak gdyby tutaj polityka, i w związku z tym w końcu przepchnięto tę ustawę. Ale co z tego, skoro i zresztą w latach 90. czy 80. nawet Reagan, Ford, Carter starali się, żeby to prawo poprawić, i wtedy w 1994 przyjęto ustawę zakazującą tak naprawdę kupna broni szturmowej. Ale to też w 2004 roku jak gdyby stało się to, ta ustawa straciła swoją ważność i tak naprawdę wszystko, co było robione połowicznie, smutna, i nie do końca. Smutna konstatacja, że niewiele się zmieni. Artur Wróblewski, amerykanista uczelni Łazarskiego, był z nami. Reklama. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, aromat niszczy pachnący ulubieniec wszystkich, że niewiele zmieni się. Poczuj aromatów siły. To muszę to rozgrzewa jak herbatka. Dla każdego kilkuletka relaksuje, nos oczyści. Bardzo wiele ma korzyści. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromaktiv dostępny w aptekach. A dla najmłodszych że niewiele. Ale dali szatu! Mega okazję w Media Expert! Smartfony taniej nawet o 400 zł! Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł! Media Expert! Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepaslimin. Tak, ale Hepaslimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepaslimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Po reklamie.
Polskie Radio 24, jest 14.30. Michał Przerwa, zapraszam na informacje dnia. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zakończyła przesłuchanie funkcjonariusza ABW i odwołała posiedzenie niejawne, na którym miał on złożyć dodatkowe zeznania. Przewodnicząca komisji ogłosiła przerwę w pracach do 14.30. Przesłuchany funkcjonariusz ABW powiedział m.in., że w 2010 roku został poinformowany o działalności Amber Gold przez Ministerstwo Gospodarki, gdy spółka złożyła wniosek o rejestrację na liście domów składowych. Wówczas pozyskał informację o karalności szefa tej spółki Marcina P. Wiceprzewodniczący komisji poseł PiS Jarosław Krajewski uważa, że zeznania świadka wskazują, że ABW nie dokonało sprawdzenia sposobu działania Amber Gold. Dodatkowo nie zbierano informacji na temat tego, czy firma Amber Gold wypracowuje zgodnie z prawem zysk, czy tak naprawdę środki klientów są pozyskiwane, ale na przykład za te środki firma Amber Gold nie kupuje złota, czyli tak naprawdę też łamała umowy zawierane z klientami. Poseł Platformy Krzysztof Brejza stwierdził po przesłuchaniu, że organy państwa działały prawidłowo w sprawie rozpoznania spółki oraz Marcina P. w 2010 roku. Jego zdaniem można było jednak przekazać sprawę kolejnym służbom. Jako dom składowy Amber Gold przestał istnieć, czyli z jednej strony Ministerstwo Gospodarki doprowadziło do celu. Szkoda, że przy tej okazji nie przekazano sprawy do CBS-u, żeby tę sprawę zweryfikować w tym momencie, kiedy te informacje były. No problemem był fakt, że nie ma pokrzywdzonych. Pokrzywdzeni zgodnie z prawem karnym pojawili się w lipcu, pierwsi, i to był duży problem dla służb. Kolejne zeznania złoży były zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego ABW w Gdańsku. Komisja planuje go przesłuchać również w trybie niejawnym. Elektroniczną receptę będzie można podzielić i realizować częściowo w różnych aptekach, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od 1 kwietnia rusza pilotażowy program wprowadzania recepty w dwóch miastach w Polsce, Siedlcach i Skierniewicach. Nowy system ma usprawnić wizyty u lekarza i wykupywanie leków. Wprowadzenie e-recept skróci czas ich wystawiania, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. E-recepta ma przede wszystkim umożliwić pacjentom otrzymywanie recepty bez konieczności noszenia ze sobą papierowego druku. Elektronicznej recepty przede wszystkim nie da się zgubić. Można w przypadku, kiedy nie wszystkie pozycje z recepty są dostępne w aptece, bez żadnego problemu i bez utraty prawa do refundacji, taką receptę podzielić i skorzystać z niej częściowo. Od 1 stycznia 2019 roku we wszystkich aptekach w Polsce zostanie wprowadzony obowiązek przyjmowania elektronicznej recepty. Apteki są na to przygotowane, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Lekarz będzie miał wgląd do bazy leków, zarówno refundowanych i nierefundowanych, i będzie ją mógł pobrać z chmury. To jest bardzo duże udogodnienie dla pacjenta. Wszystkie apteki są skomputeryzowane. Co 2 tygodnie sprawozdajemy Narodowym Funduszowi Zdrowia. Zestawienia refundacyjne, jesteśmy do tego przygotowani. Wprowadzenie elektronicznej recepty we wszystkich placówkach medycznych w Polsce planowane jest na 1 stycznia 2020 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody mazowieckiego w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta Radomia. Zdaniem sądu zabrakło dowodów na to, że samorządowiec złamał prawo, zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego. Postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło się wnioskiem o wygaszenie prezydenckiego mandatu. Rada Miejska nie zdecydowała się na taki krok, dlatego w jej zastępstwie zrobił to wojewoda. Sędzia Marek Wroczyński nie podzielił argumentacji ani CBA, ani urzędnika. Organ wkracza w te konstytucyjne wartości, pozbawiając kogoś mandatu, to postępowanie musi odpowiadać pewnym standardom. Zdaniem profesora Michała Królikowskiego, pełnomocnika prezydenta, postanowienie sądu dowodzi, że wojewoda popełnił błąd, decyduje o wygaszeniu mandatu samorządowca. Sąd argumentował to, powołując się na przepisy konstytucji, na zasadę proporcjonalności prezentacji samorządu terytorialnego. Sebastian Obraniec, pełnomocnik wojewody, tłumaczył, że teraz konieczne jest dokładne zapoznanie się z motywami postanowienia. Ocena prawna wyroku zostanie dokonana po uzyskaniu tekstu pisemnego. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocne. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 25 minut z małym ogonkiem pozostało do godziny 15. Za chwilę przeniesiemy się do Sejmu. Sejmowa Komisja do spraw wyjaśnienia afery Amber Gold kolejne przesłuchanie rozpoczyna. W studiu Ewa Sążnik, przyglądająca się pracom komisji. To drugie dzisiejsze przesłuchanie. O co mogą pytać? Przede wszystkim o to, dlaczego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego była tak bezradna i bezczynna w sprawie Amber Gold. Te pytania pojawią się za moment.
bo mamy podgląd na to, co dzieje się na sali. Jeszcze w tej chwili członkowie komisji nie zajęli miejsc, więc ten moment wykorzystajmy na przypomnienie pewnej informacji. Zmieniamy temat w każdym razie. Możliwość pozyskania gazu z różnych źródeł to jeden z warunków zbudowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. PGNiG stara się więc pozyskiwać się dostawców z rozmaitych części świata, ale jednak członkowie komisji zasiedli, zaczynają obradować, zatem przenosimy się do Sejmu i posłuchajmy obrad komisji. Wznawiam posiedzenie, przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Proszę o włączenie aparatury. Choroba. Dzień dobry, na wezwanie komisji stawił się świadek numer 9. Zgodnie z treścią artykułu 11d ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego pouczam świadka, iż zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Czy zrozumiał pan pouczenie? Tak, zrozumiałem. Zgodnie z treścią artykułu 11c ust. 1.2 z artykułu 17 ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej pouczam pana o następujących prawach. Prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie mogłoby narazić pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Prawo do odmowy zeznań, gdy jest pan osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania. Prawo do żądania przesłuchania na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego. Prawo do odmowy zeznań co do okoliczności, które ściąga się ciążące na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Prawo zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w komisji, posiedzeniu komisji. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w cenie pana sugeruje treść odpowiedzi jest nieistotne lub niestosowne. Prawo złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. Prawo złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 bądź 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięki i obraz z zachowaniem zasad pełnej anonimizacji, o czym został pan pouczony w wezwaniu. Czy ustanowił pan pełnomocnika? Tak, ustanowiłem. Proszę o podanie imienia i nazwiska. Pan Roman Brzozowski. Rozumiem, że pełnomocnictwo zostanie złożone na górze na drugiej części posiedzenia zamkniętej. A mamy już, tak? Dobrze. Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżeń? Nie, nie byłem. Proszę wszystkich o powstanie. Proszę powtarzać ze mną świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówić szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Dziękuję bardzo. Czy chce pan skorzystać z prawa do swobodnej wypowiedzi? Tak, chciałbym. Proszę bardzo. Dziękuję. W służbie jestem od 1997 roku. Od maja 2011 roku powierzono mi obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału Ochrony Ekonomicznych Interesów Państwa w Delegaturze w Gdańsku. Następnie zostałem mianowany zastępcą naczelnika. W połowie 2012 roku po reorganizacji zostałem etatowym zastępcą naczelnika Wydziału Operacyjnego aż do 15 września 2017 roku. Przepraszam, rozumiem, że pan zastąpił na miejscu naczelnika świadka, który składał wczoraj zeznania, tak? Nie. Nie? Byłem jego zastępcą. A po odejściu... Nie. Jeszcze, bo nie dokończyłem, jeżeli proszę. Pani pozwoli dokończyć. Jeszcze. W połowie
2017 roku była reorganizacja i po tym czasie powierzono mi jeszcze funkcję pełnienia obowiązków naczelnika nowo powstałego wydziału, który był kontynuacją wydziału operacyjnego i na tej funkcji byłem dokładnie do 30 października 2017 roku. Obecnie jestem funkcjonariuszem liniowym i wykonuję zadania operacyjne. I teraz idąc dalej, żeby określić ramy czasowe moich działań związanych ze sprawą i ze śledztwem, tak jak wspomniał naczelnik Wydziału Operacyjnego, któremu podlegałem, prowadzenie nadzoru nad sprawą powierzono mi we wrześniu 2012 roku, kiedy śledztwo już było dosyć aktywne. I w zasadzie moja rola jako nadzorującego sprawę operacyjną, która była zabezpieczeniem wskazanego śledztwa, była ściśle ukierunkowana na wykonywanie zadań pod to śledztwo. W wyniku tych działań wykonano bardzo dużo czynności. Było w to zaangażowane bardzo wielu funkcjonariuszy Wydziału Operacyjnego, Pionu Ekonomicznego i pozostałego. Bardzo dziękuję za wykonaną pracę, a jednocześnie prowadziliśmy te czynności praktycznie jako delegatura samotnie, czyli generalnie nie mieliśmy wsparcia z zewnątrz. Jest to moim zdaniem bardzo istotne, biorąc pod uwagę wagę i zakres prowadzonego śledztwa i spraw. Bardzo dziękuję. Mając na myśli, że nie mieliście wsparcia z zewnątrz, ma pan na myśli, że nie mieliście wsparcia z centrali i z pozostałych delegatur? W mojej ocenie tak to wyglądało. Proszę pana, ja mam takie pytanie w takim, czy pierwszy kontakt ze sprawą miał pan dopiero we wrześniu 2012 roku? Nie miałem wcześniej, już miałem kontakt z tą sprawą. W którym momencie po raz pierwszy pan się z tą sprawą zetknął? To było jeszcze w 2011 roku. Jakby pan zechciał powiedzieć, w którym miesiącu, co na ten temat państwo żeście wiedzieli i jakie były ustalenia? Znaczy, bardzo precyzyjnie nie potrafię tej daty określić, ale informacje, że z lotniska były przekazy na temat linii lotniczej, uzyskałem od funkcjonariusza, który te informacje do delegatury przyniósł. I skarżył się, że jakby temat nie został podjęty. Proszę powiedzieć, czy po tym, jak ten funkcjonariusz przyniósł te informacje do delegatury, była rozmowa i decyzja, co państwo robicie z tymi informacjami? Ja w tych ustaleniach, o ile pamiętam, nie uczestniczyłem, choć potem miałem wtórne informacje, że tematem się aktywnie nie zajmujemy. Na jakim szczeblu taka decyzja zapadła? O ile wiem, na szczeblu dyrektorskim. Ma pan na myśli dyrektora i zastępcy delegatury gdańskiej? Znaczy, z przekazu funkcjonariusza, który mi to powiedział, zrozumiałem, że to był zastępca dyrektora. Zastępca dyrektora. Proszę pana, proszę powiedzieć, jaki później był dalszy pana kontakt ze sprawą. Dla przypomnienia pana, to jest sierpień 2011 roku. To jest ta pierwsza notatka pochodząca z kręgów, nazwijmy to, lotniczych, z lotniska. O ile pamiętam, nie nadzorowałem czynnie tych tematów, więc moja rola w tym czasie była niewielka. Kiedy wrócił pan jakby do sprawy w taki sposób, że już miał z nią kontakt? Moim zdaniem aktywnie było to w 2012 roku i o ile pamiętam, był to lipiec.
Był to lipiec. Proszę powiedzieć, czyli to było już jakby w momencie, w którym Agencja Bezpieczeństwa, Wydział Procesowy prowadził już to śledztwo, tak? Nie no, chcę nie to mogło być w okresie poprzedzającym i głównie dotyczyło to czasu nieobecności naczelnika, kiedy go zastępowałem i miałem zlecone czynności związane z tą sprawą. Proszę pana, gdzie i kiedy zapadła decyzja o tym, iż będzie wsparcie operacyjne do śledztwa? Moim zdaniem te ustalenia były wykonywane w maju. Na jakim poziomie, czy pan wie, kto taką decyzję podjął? Znaczy ja o tych informacjach dowiedziałem się od naczelnika, a moim zdaniem te decyzje pochodziły ze strony dyrekcji. Proszę powiedzieć, czy od początku była rozmowa na ten temat, że będziecie wykonywać tylko te czynności, które wam zostaną konkretnie zlecone? Tak to zrozumiałem. Proszę powiedzieć, kto w takim razie wydawał polecenia i z kim konsultowaliście, czy wolno wam coś zrobić lub nie, czy wolno wam iść w któryś wątek lub nie? Od momentu, w którym ja nadzorowałem sprawę, bezpośrednie dyspozycje otrzymywałem od zastępcy dyrektora, który zajmował się koordynacją spraw procesowych i operacyjnych. Proszę powiedzieć, w jaki sposób został zakreślony ten krąg zainteresowania? Został bardzo precyzyjnie, moim zdaniem, zakreślony. Przekaz był taki, żeby się trzymać pełnego normu śledztwa, natomiast wątki poboczne, które były z tego, co potem się dowiadywałem, były załączone do innych śledztw, nie były w naszym zainteresowaniu według zaleceń nadzorującego dyrektora. To proszę powiedzieć, co wedle pana wchodziło w zakres głównego śledztwa? Rozpoznanie piramidy i działania Amber Gold. A co się na to składało? To znaczy, jakie elementy składały się na piramidę i jakby, jakżeście państwo to rozumieli wtedy? Ja to rozumiałem jako rozpoznanie między innymi finansowania, generalnie działania firmy i z tym związanych dalszych transferów środków. Proszę pana, proszę powiedzieć, czy w zakres tego śledztwa wchodziło ustalenie, skąd pochodziły pieniądze na rozpoczęcie Amber Gold? Tak, tak mi się wydaje, że to było jednym z elementów. Proszę pana, czy wchodziło w skład tego śledztwa ustalenie, czy państwo działali samodzielnie, czy też mieli osoby, czy to mocodawców, czy też bym powiedziała, no, współdecydentów? Takie hipotezy były rozważane. Proszę pana, czy w zakres tego głównego śledztwa wchodziło ustalenie, czy pieniądze zostały z firmy wyprowadzone, a jeżeli tak, to gdzie? One były wyprowadzone, one były za morze. I ewentualnie, gdzie te środki mogłyby się znajdować. To zacznijmy od początku. To proszę powiedzieć w takim razie, co państwu się udało ustalić odnośnie pochodzenia kapitału początkowego, pomysłu, pieniędzy na rozkręcenie tego wszystkiego? Nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale 690. Prawdopodobnie pomysł był zapożyczony gdzieś z Niemiec lub ze Szwajcarii. No to proszę. To była kalka działalności zagranicznej. Proszę pana, a jeżeli chodzi o pieniądze na rozkręcenie tego interesu? No to proszę. Według ustaleń, które pamiętam, pieniądze pochodziły z wpłat klientów. Proszę pana, a czy wedle państwa pieniądze na rozpoczęcie działalności pochodziły z wpłat, tak? Była też hipoteza, ale tego już bardzo precyzyjnie nie pamiętam, że pieniądze mogły też pochodzić z poprzedniej działalności pana
Marcina B. Proszę pana, ustaliliście państwo, czy osoby, które wkłady na którymkolwiek etapie, zwłaszcza początkowym, największe kwoty, które wpłacały do Amber Gold, uczestniczyły w tym procederze, to znaczy uwiarygodniały go, ewentualnie prały pieniądze przy pomocy tej firmy. Nie znam takich ustaleń. Proszę pana, to teraz proszę, jakby jesteśmy już przy samym początku, proszę powiedzieć, bo rzeczywiście żadnych takich ustaleń nie ma. Jakie czynności zostały wykonane, żeby je potwierdzić lub wykluczyć? Prowadzone były działania analityczne dotyczące przepływów środków mogące wskazywać na źródło pochodzenia. Tak, te analizy były wykonywane, one są znane. Analizy były wykonywane zarówno przez analityków z Agencji Bezpieczeństwa, jak i St. Younga. Tam są wyraźne przepływy, kwoty. Z tych przelewów w największej części wynika, że pieniądze wpłacali ludzie z imienia i nazwiska zidentyfikowani. Przelewy są przeróżne. Bardzo wiele ich jest milionowych, wielomilionowych, setek tysięcy i oczywiście dużo mniejsze kwoty też. Czy ustaliliście państwo, czy te osoby, które wpłacały te pieniądze, po pierwsze je dostały razem z odsetkami, a po drugie, czy te osoby uczestniczyły świadomie w tym procederze, czy też to byli nic nieświadomi klienci? A jeżeli tak, to jakżeście to państwo ustalali? Nie znam szczegółowych ustaleń. A zna pan w ogóle taki wątek, żeby takie ustalenia były czynione? Wiem, że był taki pomysł, natomiast o ile pamiętam, on nie został wykonany. Dobrze, czy już wiemy, że nic żeście państwo nie zrobili, jeżeli chodzi o kwestię kapitału początkowego i pochodzenia. Rozumiem, że tylko pytaniem dopełniającym jest to, czy sprawdziliście, czy te osoby o największych wpłatach posiadały pokrycie na te pieniądze, tak? Nie mam takich informacji. Nie ma pan takich informacji. W związku z pierwszym nie wie pan, ilu emerytów płaciło milion i dostało milion z 13% zysku po okresie 6 miesięcy. Idziemy dalej. Proszę powiedzieć, czy państwo ustaliliście krąg osób, z którymi kontaktował się Marcin i Katarzyna P., z którymi ewentualnie konsultowali lub nie swoje decyzje? Tak, ustalaliśmy takie osoby. Kogo żeście państwo ustalili w tym zakresie? Jakie były ustalenia? Czym się zakończyły? Ustaliliśmy osoby z imienia i z nazwiska, ich ewentualną rolę w kontaktach i w działalności Amber Gold. Proszę pana, czy któraś z tych osób była, bym powiedziała, czy to pomocnikiem, czy podżegaczem, albo może współsprawcą w tym przestępstwie? Wedle pana wiedzy. Wedle mojej wiedzy osoby takiej inicjującej, która by stała za panem Marcinem P., nie było. Proszę pana, a proszę powiedzieć w takim razie, czy na etapie 3 lat prowadzenia tej działalności ustaliście państwo osoby, które mogły tutaj współpracować z Marcinem P. w tym przestępstwie? Były takie wskazania, ale nie udało się tego zweryfikować w sposób ostateczny. Proszę pana, a proszę powiedzieć, czy państwo żeście w tym zakresie czynili ustalenia, na przykład jeżeli chodzi o dyrektorów departamentów Amber Gold? Listy pracowników i współpracowników były wykonane. Tak wiem, nie tylko były wykonane, ale mogę panu powiedzieć, że z kolei Wydział Postępowań Karnych, czyli działających na zlecenie prokuratury, zadał sobie trud przesłuchania kilkuset osób, zadając im wedle Schlimla 4 podstawowe pytania. Zajęło to bardzo dużo czasu, zabrało to, zapełniło to akta na, bym powiedziała, wiele tomów, nic nie wniosło do sprawy. Ja pytam o decydentów, pytam o osoby, które miały kontakt z kontami, osoby, które miały kontakt z księgowością, osoby, które miały kontakt z urzędami skarbowymi i jakie informacje udzielały tym urzędom skarbowym, choćby podczas kontroli. Ja pytam o osoby, które na przykład sprowadzały różne systemy dla Amber Gold, czy to OLT, za jakie pieniądze, czy to było wyprowadzone, czy te systemy istniały, funkcjonowały, ile kosztowały, jak przez nie przepływały pieniądze, czy to po prostu nie była pralnia? Bardzo długie pytanie.
Część z tych rzeczy na pewno robiliśmy i powinny znajdować się w materiałach sprawy. Proszę pana, tylko że w materiałach sprawy znajdują się najczęściej jednoźródłowe, niepotwierdzone informacje, nieweryfikowane w dalszy sposób. I dlatego ja pana pytam, bo to, że pozbieraliście państwo z 30 hipotez, są tacy, którym wyciągają jedną hipotezę i uważają, że ona jest jedna i ostateczna, zwłaszcza jak im pasuje politycznie, to jest jedna rzecz. Ustaliliście państwo szereg nazw, kilkanaście lub kilkadziesiąt osób, które mogły tutaj być w tej orbicie. Nigdzie nie ma śladu, aby którakolwiek z tych informacji była pogłębiana. Ja dlatego pana pytamy, co z tego, że państwo żeście ustalili te poszlaki, jak żeście je weryfikowali i wykluczali lub potwierdzali? W wyniku pracy operacyjnej. A gdzie jest ta praca, z kolei nie ma w aktach? Znaczy praca, która jest zrobiona, jest. Mhm. Natomiast weryfikując operacyjnie, nie zawsze uda się dojść do sedna sprawy. To ja zapytam pana jeszcze inaczej. Proszę pana, wyobraźmy sobie hipotetycznie, oczywiście ja mówię o konkretnej osobie jednej czy drugiej, ale hipotetycznie, bo jesteśmy na posiedzeniu jawnym, iż mamy osobę, którą podejrzewamy o to, że może współpracować z małżeństwem P, abym powiedziała, że wskazanie jest dalej idące. Mamy podejrzenie, czy przy pomocy tej osoby są wyprowadzane pieniądze z firmy. Być może nawet w gotówce i wywożone z Są. Jakie dane tej osoby powinny znaleźć się w ustaleniach operacyjnych agencji? Jak ja jestem dociekliwa jako dziecko policjanta. Policjanta, pana, który ciotkę przestrzelił w nogę, musiał oddać pistolet, czapkę i pojechać najpierw do Suwałk, potem na Śląsk, podjąć pracę górnika. No i tam zginął w wypadku, bo kobieta go przejechała. Czy numery telefonów takiej osoby powinny się znaleźć w kwestionariuszu, jeżeli się ją rozpracowuje? Jeżeli się je da ustalić, to tak. Czy stan majątkowy powinien się znaleźć? Nic nie daje, żadne kredyty, no to też nie jest dobre. Jeżeli uda się to zrobić, to tak. Oni patrzą, czy ktoś ma dużo gotówki, żeby mógł tak, no. Jeżeli jest do nich dostęp, to jedna tak. Trzecia więcej. Dwa razy więcej zapłacić, to wtedy tak. Dostać się do zeznań podatkowych w Urzędzie Skarbowym? Zdarzały się takie przypadki. No, trwa przesłuchanie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wrócimy w naszym gorącym temacie. Reklama. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź, pozmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało. O, Dezaftan, spłoć. I nie mówiłam? O nie, reklama to nie, Boże. Nie chcę żadnej reklamy, Boże. Ale jak oni bezczelnie korzystają z chwili nieuwagi. Wiesz? Korzystają z chwili nieuwagi i się wpieprzają tu z tą reklamą, za którą pieniądze mają.